Dzień dobry, witam Was. Dzisiaj będzie instrukcja parzenia kawy w takim właśnie imbryku, w takim to ustrojstwie, jak mówi Magda z kanału Wasabi. To jest taki imbryk, który ja kupiłam sobie w Ikei i ja parzę w nim kawę wtedy, kiedy już rozpuszczalna się kończy i nam się nie chce iść do sklepu, a mamy jeszcze taką właśnie mieloną sypaną i wtedy zaczynamy męczyć się w tym, bo jesteśmy, dlaczego męczyć, bo jesteśmy leniwi. Czy widać ile wody? Mniej więcej dotąd trzeba wody nalać. To kolejne sitko. I że trzeba kawy pełno oczywiście nasypać, ale nie trzeba do końca. W każdym razie minimum 3 łyżeczki, żeby nie było też za mało i żeby kawa też była taka mocna i aromatyczna. Czy to prawda? Nie wiem. A teraz to ustrojstwo trzeba wkręcić, trzeba to zrobić bardzo, bardzo starannie, bo inaczej będzie gwizdało. Nie jest takie proste. O, trzeba dobrze trafić. No i czekam. Czekam. Jedyny minus właśnie tej kawy jest taki, że trzeba czekać. Jak człowiek jest niecierpliwy, chciałby zaraz już, od razu, no to trzeba czekać i uczyć się cierpliwości. Troszkę trwa, zanim ta kawa się zrobi. Coś zaczyna się dziać, więc ja włączę drugi krąg, a może nawet i trzeci. Momencik. Przesunę wtedy moją kawę i postawię tutaj obok mleko. Kawa gotowa. Włączę te magiczne kręgi. I pomiksujemy jeszcze tą śmietankę. Zobaczę. Kawa jest tu. Wlewam śmietankę. I mamy kawkę z mlekiem. Smacznego. Pierwsze postanowienie noworoczne, więcej się ruszać. Założyłam czapkę, bo jestem przeziębiona. Idę ze śmieciami. Pierwszy spacer. Słuchajcie, wyrzuciłam śmieci. Jest tak zimno, że założyłam jeszcze kaptur. Jest bardzo, bardzo zimno. Idę jednak na spacer tutaj po naszym osiedlu. Mamy taki piękny plac zabaw i jeziorko i przy okazji pokażę Wam resztki po sylwestrowe. Nie będę długo, chyba z 15 minut. Jak będę zdrowa, to wrócę znowu do fitness studio. Ale najpierw muszę się wykurować. Papa. Popatrzcie teraz. Mamy tu nowo wybudowany plac zabaw dla dzieci. Był remontowany w 2017 roku, bo już tak mogę powiedzieć, w ubiegłym roku. To nam ładnie ogrodzili dla dzieci pieskownice tych najmłodszych. I to jest taki pająk. Zaraz tam podejdę i zobaczycie. Państwo się tak bawią. Wszędzie pełno śmieci. Kto będzie sprzątał? Hausmeister. Słyszycie w tle jeszcze niektóre niedobitki. Strzelają. Obudziły się. Tam jest ten fajny pająk do wspinania i taka huśtawka. Widzicie, jak dziecko zjeżdża? Super! I tatuś goni. O, a to jest nowość. Tego nie było. To chyba tak do podciągania się. A tu nasze jeziorko na osiedlu. Naprawdę mamy szczęście. To jest bardzo przyjemna okolica. I tutaj latem jest nawet fontanna. Kaczusie, jak widzicie. Są kaczki, są gęsi. I chyba raz były łabędzie, ale odpłynęły. Podejdę z tamtej strony, bo ludzie dokarmiają te kaczusie. Jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, to najważniejsza jest konsekwencja, a z tą przeważnie jest najgorzej. Ja się dobrze przygotowałam. Tym razem
Mam specjalny zeszyt, gdzie będę zapisywała moje aktywności. Widzicie, jaka fajna kaczka. Nie jest tak łatwo. Mamy zawsze dużo dobrych chęci. Nie zawsze nam wychodzi. Myślę, że nie powinniśmy za dużo wymagać od siebie. I te zmiany i nowe postanowienia powinny bardzo powolutku przebiegać. No ja dzisiaj moje zrealizowałam. Jak widzicie, wyszłam na 15-minutowy spacer. Jak wyzdrowieję za jakiś tydzień, to wtedy mam nadzieję bardziej aktywnie podejdę do tego. A to jest druga część tego bajorka, bo kiedyś to jezioro było duże. Oni je zmniejszyli. Tutaj na tej dróżce był mostek. Oni to zmniejszyli, bo to się bardzo tutaj zanieczyszczało. Ale niestety no, woda pozostała. I woda się tutaj zbiera, jak widzicie. A to jest makieta naszego osiedla. Mniej więcej. To jest jakieś biuro architektoniczne, czy jakiś oddział Urzędu Miasta. A tu mamy też taki sklep. Miszmasz, wszystko tu można kupić. Czapki, ładne ubrania, fajną biżuterię. Bardzo fajne torebki. Zobaczcie, jaka fajna włochata pluszowa. Jakieś tanie perfumy. To są raczej takie ubrania, których nie kupi się w normalnych sklepach. Wydaje mi się, że ktoś sprowadza z zagranicy. Te włochaty całkiem fajne. I nasza piekarnia. Jaka ładna stara waga. Będzie widać. Piękna. A tu mamy sklep Teddy. Czyli wszystko za parę groszy, za parę euro. Tu można dostać wszystko, zobaczcie. Do baslowania różne rzeczy. Nożyczki, nie nożyczki, jakieś zdóbki, papierki, kleje, farby. Wszystko, co tylko dusza zapragnie. Stempelki, pojemniczki. Wszystko za parę euro. To mi się bardzo podoba. Mam ochotę sobie zrobić taką sztuczną, tanią biżuterię. Zobaczcie, jakie ozdoby. 1 euro. O, takie literki. Dzieci bardzo to lubią, zwłaszcza dzieciaki. Biedroneczki. Super. SpongeBoby. Przybory papiernicze. Także faktycznie nie musielibyśmy jeździć do miasta. Mamy tutaj aptekę i fryzjera. Wszystko. Chyba idę do domu, wiecie. Już troszeczkę zmarzłam. Ciekawostka, to jest szpermil. Jutro przyjadą samochody, które to zabiorą. Raz w miesiącu ludzie wyrzucają wszystkie rzeczy. Pierwsze postanowienie zaliczone. Przy okazji sprawdziłam, czy mój samochód przetrwał, jest cały i zdrowy. Na szczęście jest. Także warto robić postanowienia i je realizować. Myślę, że za tydzień będzie lepiej. Mam jeszcze kilka nowych, innych postanowień związanych też z YouTube'em, ale też kilka prywatnych, o których dowiecie się później. Kupiłam sobie coś takiego w Rewe. To są takie chusteczki z firmy Dr. Beckman, które ponoć wkłada się do pralki. Zaraz otworzymy. I można ciemne rzeczy z jasnymi prać. Właśnie mam trochę ciemnych i kilka jasnych rzeczy, bo już nie chcę mi się czekać, aż to pranie się podzieli, prawda, i wystarczająco się uzbiera na jasne i ciemne pranie. I już kupiłam dawno te chusteczki. Czekaj, zaraz otworzę. I zaraz je przetestujemy. O, jeszcze jest. Ojej, było pudełeczko. I to, aha, potem się wyrzuca. I ponoć ta chusteczka ma właśnie te różne przebarwienia wyłapywać. Otwieranie było bardzo proste. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Taka chusteczka. Takie ma paseczki. Zobaczymy, ile jest tych chusteczek? 28 chusteczek, czyli 28 prań, a kosztowało, sobie zapisałam, 2,99. No to idę włożyć do pralki. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Mam tu takie ściereczki, które dostałam też na
na święta od znajomej i właśnie mam ciemny ręcznik i jasny ręcznik. I czekajcie, i tą chusteczkę wrzucam teraz i jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądać. Ona jest biała, ma taki niebieski paseczek. Czekajcie, włączymy na 40 stopni. A to jest moje drugie postanowienie noworoczne, żeby oszczędzać i zapisywać, na co wydaję. Trzeba się kontrolować, a ja mam problem właśnie z tym, z systematycznością i dlatego przygotowałam się, mówiłam, że przygotowałam się do moich postanowień i kupiłam książkę do zapisywania właśnie wydatków w Aldi, nie pamiętam ile kosztowała, ze 2-3 euro. I już sobie wpisałam, jest chyba 7 stron na każdy miesiąc. Już sobie wpisałam, będę wpisywać wydatki na jedzenie, wydatki na chemię i kosmetyki, a tu wydatki na paliwo i moją firmę. Jest też taka strona, gdzie można właśnie przychody, takie stałe opłaty, które się ma, zaraz poszukam, na przykład przychody, ile się zarabia, prawda, potem tutaj są rachunki, tu nawet sobie wpisałam, jakie mam wydatki miesięczne. Stron jest bardzo dużo i można się kontrolować, byleby tylko oczywiście człowiek nie zapomniał sobie tego wpisać. I na koniec trzecie, ostatnie postanowienie na ten rok. Trzecie, ostatnie i wystarczy. Trzy to jest naprawdę już duża liczba, jeśli chce się rzeczywiście, żeby one się spełniły. To jest kalendarz, który specjalnie kupiłam sobie. Ja mam inny kalendarz taki do pracy, który na co dzień używam, w którym zapisuję wszystkie moje ważne rzeczy. Słuchajcie, chcę Wam pokazać. Co zapiszę pod dzisiejszym dniem? Otóż, moi drodzy, zapiszę to, jak się czułam. Będę zapisywać tutaj sobie różne przemyślenia. Przede wszystkim, czy byłam na spacerze. Był spacer. Spacer 15 minut. Wszystkie moje aktywności fizyczne. Zapiszę sobie tu moją wagę. Czy byłam chora tego dnia? I przede wszystkim, jak się czuję tego dnia, ponieważ, jak Wam mówiłam, używam tabletki hormonalne. I chcę sprawdzić, jak one na mnie działają. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, jak się, czy lepiej się po nich czuję. I to będzie mnie po prostu mobilizowało do tego również, żebym zapisywała, co jem, bo powinnam się zdecydowanie zmienić swoją dietę przy takiej głębokiej anemii, jaką ja mam. I powinnam uważać, jakie tabletki zażywam. I to wszystko chcę sobie po prostu tutaj zapisywać. Takie po prostu informacje, które w normalnym kalendarzu po prostu mi umkną, bo ten taki mój firmowy kalendarz i codzienny jest zapełniony po prostu terminami i różnymi innymi rzeczami, a to będzie taki kalendarz, który będzie mi przypominał o tym, co zrobiłam w tym roku dla siebie. Tu mam tą ściereczkę, którą włożyłam do prania i rzeczywiście, zobaczcie, ona jakieś kolory złapała. Natomiast później, kiedy wyjmę z suszarki te jasne rzeczy, to sprawdzę, czy one są w normalnym kolorze, czy nie. No rzeczywiście, zobaczcie, zabrudziła się ta szmatka. I pokażę Wam moją wagę wyjściową, 72,5 kg. Ja jestem wysoka, mam 1,73 m i to jest maksimum, które jest jeszcze normą, to jest maksimum. Powyżej 73 kg zaczyna się otyłość przy moim wzroście. I ja powiem Wam, że przed urodzeniem dzieci 20 lat temu ważyłam 58 kg, wyglądałam jak szkieletur i wyglądałam bardzo źle. W tej chwili przy tej wadze ja wyglądam dosyć dobrze, ponieważ moja twarz nie jest zapadnięta, mimo że mam szczupłą twarz. Ktoś powiedział, że jestem szczupła. Jeszcze jestem szczupła. Jeżeli osiągnę 75 kg, zacznę być już gruba. Zatem ja nie tyję w piersiach i w ramionach, ja tyję po prostu w udach, w pupie i w brzuchu. I tego jeszcze nie widać, bo przy moim wzroście to jakoś się tak ładnie rozprowadza i rozkłada. Natomiast ja wchodzę, mając 44 lata, wchodzę w otyłość. Ja najlepiej czuję się przy wadze 68 kg. Oczywiście ja teraz przez święta przytyłam te 3 kg, bo ważyłam 70 kg. Ja chcę zejść tylko do 68 kg, ponieważ poniżej 65 kg ja się przewracam i jestem zmęczona. I to jest za mała waga przy moim wzroście.
I ja nie mam żadnych ambicji, żeby wyglądać jak modelka. Ja dobrze wiem, że ja będę teraz troszeczkę więcej przybywać, bo to jest taki wiek i będę wchodziła w menopauzę. Niemniej jednak bardzo chcę zadbać o siebie, chcę być bardziej ruchliwa, więcej się ruszać, bo niestety przez ostatnie 4 lata, kiedy zaczęłam dodatkowo pracować, mój organizm po prostu się bardzo nadwyrężył i ja jeżdżąc samochodem przestałam chodzić, dlatego przytyłam. Zanim kupiłam samochód, właśnie ważyłam 65 kg, 66 kg. Ktoś powie, no to bardzo fajna waga. Tak, ale ja byłam po prostu zapadnięta. Ja ważyłam już nawet 64 kg, ale ja po prostu straciłam piersi. Ja wchodziłam w rozmiar 38, ale nie miałam piersi, miałam szczupłe nogi, nie miałam piersi, wszystko było zapadnięte. Zresztą o tym opowiem Wam w jednym z vlogów, o tym jak pracowałam w IKEA, bo to właśnie wiąże się z pracą w IKEA. A na razie, papa! No i noworoczne niebo wariuje. A jeszcze chciałam Wam pokazać rybkę, którą kupiłam przed świętami i teraz sobie na Nowy Rok zjemy. Tak to wygląda, wyjęłam z opakowania. I będziemy sobie ją piekli. I czekajcie, tutaj jest napisane 200 stopni lub 180 Umluft. 40 minut trzeba piec. Czyli 40 minut taką rybkę pieczemy. Zobaczymy, ona jest w ziołach prowansalskich. Smacznego.